Jesteśmy teraz we wschodniej części stanu Wyoming, w okolicy miejscowości Hewlett. Jesteśmy przy kolonii piesków preriowych. Ich kolonie mogą liczyć od kilku osobników do wielu tysięcy zwierząt. Okolicą góruje wieża diabła. To zbudowana ze skał krystalicznych pozostałość komina wulkanicznego. Licząc od podstawy, wieża diabła ma 386 metrów wysokości. Indianie nazywali ją Górą Niedźwiedzia lub Jamą Niedźwiedzia. Pierwszego wejścia na górę dokonali dwaj miejscowi farmerzy w 1893 roku. Obecnie rokrocznie na górę wspina się od 4 do 5 tysięcy osób. Według indiańskiej legendy, siedem dziewcząt ściganych przez niedźwiedzie schroniło się na niewysokiej skale. Bogowie, chcąc je ratować, podnieśli skałę do nieba. Dziewczęta wciąż jeszcze można zobaczyć na niebie, to gwiazdozbiór Plejady. Rozwścieczone niedźwiedzie zryły zbocze góry pazurami, czego ślady są widoczne do dziś. Wieża Diabła została pierwszym z amerykańskich pomników narodowych ustanowionym przez prezydenta Theodora Roosevelta w 1906 roku. W naszej dalszej podróży towarzyszą nam malownicze widoki.